dwójką Radosław Kałużny, z trójką Bogdan Zając, z czwórką Kazimierz Węgrzyn, z ósemką Grzegorz Pater, z dziesiątką Ryszard Czerwiec, z trzynastką Ibrahim Sandej, z numerem 15 Marek Zając, z jedenastką, przepraszam za pomyłkę, Tomasz Kulawik, kapitan Wisły, z numerem 21 Tomasz Frankowski i z 27 Olgierd Moskalewicz. Taki skład desygnował trener Franciszek Smuda. Niezbyt imponująco wygląda ławka rezerwowych Wisły, dwóch Brazylijczyków, Desil i Brasilia, a także Paweł Brożek, Mariusz Job i Adam Piekutowski. I gospodarze Stomil Olsztyn w bramce z 18 Zbigniew Małkowski, numer 2 kapitan zespołu Andrzej Biedrzycki, 7 Bartosz Jurkowski, 6 Artur Januszewski, 15 Paweł Holc, 14 Łukasz Gorszkow, 11 Marcin Szulik, 20 Aida Sprejksaitis, 23 Maciej Bykowski, 22 Cezary Kucharski, 19 Piotr Zajączkowski. Trener Bogusław Kaczmarek posadził dziś na ławce rezerwowych Sylwestra Wyłowskiego, bramkarza, a także Marka Kwiatkowskiego, Tomasza Ramelisa, Wojciecha Łobodzińskiego, Piotra Matysa i Piotra Najewskiego. Marek Zając, Moskalewicz dobrze pokazuje się na prawej stronie, jednak krzyżowe podanie w kierunku Frankowskiego, tam dobra interwencja Biedrzyckiego, Czerwiec niecelnie, Szulik prosto pod nogi Czerwca, znowu były reprezentant Polski, Czerwiec do Kulawika, lewa strona boiska, Tomasz Kulawik coraz bliżej pole karne, ostro z dystansu obok bramki 100 milów. Dobra decyzja, Kulawik wie, że jego strzały, czy strzały w ogóle w dzisiejszym spotkaniu oddawane z dalszej odległości mają swoją cenę, mokra trawa. Piłka nabiera poślizgu, będzie bardzo trudno bramkarzom obu jedenastek skutecznie interweniować. Zajączkowski tym razem w przepychance z Czerwcem, a Marek Zając w roli prawo skrzydłowego. Znakomite wyjście do przodu obrońcy Wisły, odegranie przed pole karne. No i kapitalnie Ryszard Czerwiec i znakomita interwencja Małkowskiego. Bardzo dobra akcja Wiślaków. Przytomne zachowanie się Marka Zająca, który jeszcze zdążył dograć do biegającego z pola karnego, z linii pola karnego Czerwca. Piłka chyba podwójnie odbita do olśnienia. Najpierw to był, zdaje się, Holtz, a później jeszcze Małkowski. Rusza Czerwiec. Dobra interwencja Prejca i Pisa. Szulik do Kucharskiego. Z przodu tylko Bykowski. Z prawej strony nadbiega Holtz. Do niego właśnie zagranie. Ucieka tam Prejca i Pisa. Holtz mocno po ziemi. I dobra interwencja Sardana. I piłkarze Stomilu. Atakują teraz czwórką na czterech Wiślaków. Dobre osiągnięcie gry na lewą stronę do Zajączkowskiego. Ten ma tutaj trochę miejsca. Obiega go Kucharski. Zajączkowski. Przerzut do Prejksajtisa. Ten pole karne. Gorszko. Przedłożył się do tego strzału. A była to znakomita akcja. Rozegrana w bardzo dobrym tempie. Zabrakło tylko precyzji. Przypadkowo, ale w sumie to Prejksajtis łapie piłkę do Kucharskiego. Kucharski z prawej strony wychodzi mu Szulik. Mocno! Brawo Sarnata. Tam strzał. Świetna interwencja Artura Sarnata. Po tych dwóch nieudanych strzałach Olsztynian, no wreszcie Marcin Szulik pokazał, że piłkarze Kaczmarka potrafią kopnąć celnie z dystansu, a Sarnat świetnie ustawiony, doskonałym w stylu wybija piłkę. No proszę, jeszcze raz ta sytuacja. Brawa dla Sarnata. Więcej zamieszania po kornerach Wiślaków. I piłka minęła linię końcową boiska. A pan Należnik tym przeciągłym gwizdkiem zaprosił piłkarzy na przerwę. Moskalewicz, odegranie do Patera, no ale ten za mocno nie tam, gdzie czekali jego partnerzy w polu karnym. Od razu Małkowski do Szulika, Szulik po prawej stronie ucieka Prejksajtis. Rozsądne zagranie właśnie do Litwina. Ten pole karne, Kucharski! Nie namyślając się, ale po ziemi krótki ruch tutaj tego rogu oczywiście pilnował Artur Sarnat i nie było mowy o tym, aby dał się zaskoczyć. Czerwiec. To jest akcji Kucharski, kontratak 100 milu. Krycho atakuje Olsztynianie, szybko doszedł Bykowski do tego podania. Kucharski po karny wioła spalonego i kapitalnie Sarnat. Brawa dla Sarnata, ładna akcja Kucharskiego. No w pierwszej połowie paliliśmy go głównie za grę drugą linię, za to, że dogrywa kolego, ale teraz spisał się naprawdę na polu karnym tak jak trzeba. Ładny zwrot, zobaczmy, co Państwo zobaczą. Świetne podanie od Bykowskiego. Węgrzyn już wyprowadzony w pole i kapitalna interwencja dobrze ustawionego Artura Sarnata.
Cezary Kucharski także od początku spotkania, nie grający we wszystkich meczach przez 90 minut. Także problemy z należytym przygotowaniem się do sezonu, więc Kaczmarek puszczał go na 15, 30, 40 minut. A teraz gra już od początku mecza Ramelis, pole karne. Rzut karny. Nie było żadnych wątpliwości, Andrzej Naleśnik także ich nie miał. Wydaje się, że sytuacja jest klarowna. Tomasz Ramelis powalony. Uśmiecha się. Franciszek Smuda też. To uśmiech przez łzy. Wejście Węgrzyna. No tak. Środkowy obrońca Stomilu Olsztyn przygotowany do tego, by Stomilowi oprowadzać w Sarnach. Jest pojedynek. Takie na słowa i gesty próbuje wyprowadzić z równowagi obrońcę Stomilu. Sarnat jeszcze nie ustawiony, dopiero teraz. Na środku Jurkowski, Sarnat. Jurkowski, gol! No, Sarnat próbuje powiedzieć sędziemu, że nie był przygotowany do obrony, ale zdaje się, że padł ofiarą własnej gry nerwów. Teraz pan Naleśnik dyskutuje z Wiślakami, a my jeszcze raz spokojnie obejrzymy całą sytuację. No, obejrzeć to chyba jeszcze za mało, bo zdaje się, że powinniśmy tutaj usłyszeć moment bliska przede wszystkim. Wiślaki łapią się za głowę, Sarnat jest przygotowany. Prosto bramkarza, jakby nie patrzeć. 1-0 Stomil Wisła, 65 minuta. Wyglądało na to, że nie słyszał gwizdka sędziego. Sytuację mieliśmy przedziwną, odpowiedź od razu próba zaskoczenia Małkowskiego z połowy boiska. Sarnat daleko, chyba za daleko, dobrze Biedrzycki w środku, jednak trzech Wiślaków teraz przeszkodzili sobie Sunday z Czerwcem. Wykorzystał to Stomila, konkretnie Gorszko, nie ma spalonego, rusza Ramelis, w środku jest Kucharski. Ramelis i niewiele brakowało, Kucharski pakowałby piłkę do siatki. Bardzo ładna akcja, Tomasz Ramelis, Cezary Kucharski. Ten duet, kiedy jest w pełni sił, kiedy razem ze sobą pracuje na treningach, to naprawdę można bez wstydu pokazywać w spotkaniach z takim rywalem jak Wisła Kraków. Ma mnóstwo czasu, miejsca na to, by wybrać jakiś odpowiedni wariant rozegrania tego ataku. Kucharski do Szulika. Szulik ma Ramelisa przed polem karnym, ale chyba... Teraz Szulik, jeszcze raz! Brawo, Sarna! On naprawdę umie bronić, gdyby tylko no nie zachował się tak, jak się zachował podczas tego nieszczęsnego rzutu karnego. A Kucharskiego dawno nie widzieliśmy w tak dobrej dyspozycji. Uwaga! No i stoicki spokój Franciszka Smudy, a przed szansą na zdobycie drugiej bramki Paweł Holz. Pater. Nie przypomina dobrego, błyskotliwego, prawego pomocnika Wisły. Takim go zdążyliśmy poznać przez ostatnich kilkanaście miesięcy. Teraz Wiślacy, no Kulawik! Brawo Małkowski! Bardzo ładnie rozegrali te akcje na linii pola karnego. Wiślacy tutaj mieli sporo miejsca. Proszę popatrzeć, 4-5 piłkarzy niepilnowanych i można to było rozegrać chyba jeszcze lepiej. Na przykład próbować zagrać do tyłu. Tymczasem Ramelis! Breakshake z pierwszej piłki! No i zrobiło się teraz świetne widowisko. Widzieli Państwo trenera Kaczmarka, który no naprawdę za chwilę biegnie na boisko. Jeszcze raz Ramelis ściągnął Węgrzyna, Kucharski, a Breakshake mógł nawet myśleć o tym, żeby opanować piłkę. Proszę, nieatakowany. Zając, nikt go nie atakuje. Przebieg z piłką już ze 40 metrów. Zając! No i... Nie ryzykował tej żadnej łapania piłki, Małkowski spokojnie wybił ją na rzut rożny. Dobrze ściągali na siebie innych Olsztynian Wiślacy. Wisła znowu szuka szczęścia w ataku na bramkę Stomilu. Czerwiec, jest Kazimierz Węgrzyn, odbita piłka i gol! 1-1, Mariusz Jow. Myślałem, że Olgierd Moskalewicz, a proszę, Mariusz Jop, zmiennik Marka Zająca, wypełnił swoją rolę. Jacek, powiesz, Marek Zając, strzelający najwięcej bramek dla Wisły, jego następca też to powinien zrobić. Kapitalne uderzenie Mariusza Jopa, 1-1 w meczu Stomil Wisła. Zastąpił w takiej niecodziennej sytuacji ciężko kontuzjowanego Marka Zająca i o czym wspominaliśmy wcześniej, starał się go od początku godnie zastąpić, a teraz uczynił to, postawił taką kropkę nad i
zdobywając przepiękną bramkę. Jeden do jednego, a Stomil może tylko przywołać sobie na moment, bo jeszcze mecz trwa, tę starą piłkarską prawdę o niewykorzystanych sytuacjach. Rusza Najewski, sam tutaj dopiero biega pole karne, breakside. Najewski, faulowany tuż przed linią pola karnego i teraz do odmiany będzie groźnie pod bramką Sarnat. Sarnat ustawiony przy krótkim słupku z Szulik. Sędzia należy podsuwa mur szlaków. Zobaczymy Szulik i prosto w ręce Sarnat. Powiedziałem, że potrafi mocno kropnąć, on jak na złość. Lekkim technicznym uderzeniem próbował pokonać bramkarza Wiślaków. Ostatnie zagranie w tym meczu. Stomil, Olsztyn, Wisła Kraków. 1 do 1. Po remisie w ubiegłym tygodniu z Pogonią Szczecin spadły na pana gromy. Dzisiaj trzeba się spodziewać, że prezesi też nie będą z tego wyniku zadowoleni. Nie wiem, czy są zadowoleni, czy nie. Nie wiem, kto mnie chce zwolnić, czy prezesi, czy dziennikarze, czy telewizja, czy kibice. Trudno mi to powiedzieć. Ja, mój cel jest osiągnięcie mistrzostwa i to jest najważniejsze. Drużyna walczy, nic się nie dzieje. Z zewnątrz jest taka presja, że ja w końcu nie wiem, o co tutaj chodzi poza nami. Panie trenerze, czy może być taki moment, że pan będzie już miał wszystkiego dość i po prostu sam zrezygnuje? Na razie ja nie miałem żadnych rozmów z prezesami, na razie nie miałem żadnych kłótni. Ja co do prezesów, to w dalszym ciągu tak jak ich lubiłem i lubię ich dalej.